Depresja nie ma twarzy, nie ma wieku, za to ma różne przyczyny. W przypadku dzieci i młodzieży trudno ją rozpoznać. Co zatem powoduje depresję u młodych osób i jak je wspierać? Na co powinniśmy zwracać uwagę i co powinno nas skłonić do szukania specjalistycznej pomocy? O tym w rozmowie z naszymi gośćmi. Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielą się Małgorzata Kowalcze, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Magdalena Aksamitowska-Kobos, dyrektor Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Rodziny oraz psycholog Ludmiła Prusko. Do pewnego momentu, kiedy mówiło się o depresji, to panowało takie przekonanie, że dotyczy ona głównie dorosłych. Dzisiaj wiadomo, że jest inaczej i dzieci i młodzież doświadczają bardzo trudnych emocji, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Jak odróżnić te zaburzenia nastroju, smutek, huśtawkę emocji towarzyszącą wiekowi dorastania od tego, co może być depresją i co jest depresją? To jest stosunkowo trudne pytanie. Na pewno, jeżeli chodzi o depresję, to ona się musi utrzymywać przez jakiś czas. U dzieci w wieku dorastania problemy smutku, wahań nastroju występują bardzo często, bo jest to niejako wkalkulowane w ten etap, w ich etap życiowy. Natomiast na pewno rodziców powinno niepokoić, gdy dziecko przez dłuższy czas unika kontaktu z ludźmi, nie chce uczęszczać do szkoły, jest zamknięte, izoluje się w swoim pokoju, nie potrafi spać, też mu trudno wyjść w ogóle z domu w godzinach porannych. Mówi, że jest mu ciężko w życiu, że nic mu się nie chce. Właściwie to są bardzo podobne objawy jak u dorosłych. Ja myślę sobie też, że nie warto się spieszyć z interwencjami farmakologicznymi, bo też nasze dzieci, należałoby odróżnić cierpienie dzieci w wieku dorastania od właśnie depresji. W tym okresie doświadcza porzuceń, doświadcza różnych trudnych chwil z kolegami, często czuje się zaniedbane w relacji z rodzicami. Dziecko też z tego powodu cierpi. To nie od razu wymaga farmakoterapii. Czasem wystarczy, gdy rodzice zwrócą uwagę na swoją pociechę, zaczną z nią rozmawiać. Ja wiem, że rozmowy są trudne, ale zaczną, przynajmniej podejmą próby rozmowy, będą obok niego. Nie muszą prowadzić ciężkich rozmów. Dla dziecka jest ważne czasem, że to dziecko, że ten rodzic jest obok, przytuli go, potrafi powiedzieć mu, że go kocha i to czasem jest bardzo wspomagające. Wspólnie gdzieś wyjdą, natomiast jeżeli dziecko nie reaguje na to, jeżeli w żaden sposób go nie można zaktywizować, to należałoby skorzystać z pomocy już profesjonalnej. Nie zawsze to jest psychiatra, czasem jest to psycholog w tych ośrodkach pomocy psychologicznej pierwszego poziomu. Czy łatwo jest przeoczyć te pierwsze takie symptomy, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego? Ja myślę, że bardzo łatwo. Na podstawie tych naszych doświadczeń tu w Centrum Rozwoju Rodziny rodzice zgłaszają się bardzo często z takimi trudnościami, o których mówi pani dyrektor. Większość z nich zgłasza się, bo zauważyła te trudności, natomiast w wielu przypadkach to jest rzeczywiście bardzo późno. Czasem rodzice mówią, że to trwa od roku na przykład, że takie sytuacje już w domu funkcjonują od roku. Zachowanie dziecka jest już dla nich nieakceptowalne, nie tylko dla nich jako rodziców, ale nawet dla całej rodziny. Właściwie czasem mówią, że rodzina się rozpada, bo na przykład nastolatek rzeczywiście nie chce wychodzić z pokoju, nie chce z nimi wyjeżdżać na wyjazdy, które do tej pory uwielbiał. Więc myślę, że to jest bardzo łatwe do przeoczenia, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy bardzo zabiegani. I to, co jest taką trudnością dzisiaj, to relacje rodzinne. My często obserwujemy te trudności związane u dzieci i wynikają one często właśnie z takich zaburzonych relacji w rodzinie. Więc to, o czym mówi pani dyrektor, właśnie bycie, po prostu bycie z dzieckiem, niekoniecznie rozmawianie, po prostu nawet usiąść koło tego dziecka. Czasem rodzice mówią, ale on nie chce rozmawiać. I dzieci rzeczywiście na tym późniejszym etapie już nawet nie chcą z nami rozmawiać, natomiast wystarczy po prostu usiąść, posiedzieć, nic nie mówić. Myślę więc na podstawie tych doświadczeń, że tak, że jest to ciężkie, bo wielu rodziców zauważa to bardzo późno i w trudnym już okresie dla całej rodziny zgłaszają się do nas z prośbą właśnie o wsparcie.
Czy istnieją takie czynniki, które zwiększają ryzyko pojawienia się depresji u dzieci i młodzieży? Czy na przykład są jakieś specyficzne uwarunkowania genetyczne, które mogą zwiększać? Są takie czynniki. Uwarunkowania genetyczne już nie są do końca sprawdzone. Na pewno jest to czynnik społeczny. On na pewno powoduje, że dziecko może wejść w takie zaburzenia depresyjne. Natomiast właśnie to, co już tutaj moje panie powiedziały, ten czynnik społeczny jest najważniejszy. W tej chwili i pandemia, i sytuacja dzieci, taka izolacja ich w domu powoduje, że dzieci są narażone na ogromną samotność i cierpienie emocjonalne. Cierpienie, które idzie z komputera, idzie z tych wszystkich mediów. Dziecko nie jest w stanie percepcyjnie zrozumieć pewnej sytuacji, która gdzieś tam jest pokazywana w internecie czy w telewizji. Nie jest w stanie też tego przeżyć, nie jest w stanie tego przegadać z rówieśnikami, ponieważ ich nie ma. Jest najczęściej samotne. Większość dzieci w Zabrzu, 46%, to są jedynacy, którzy żyją w samotności. Ta druga grupa, tych, którzy mają jakieś rodzeństwo, to też jest izolowana, ponieważ każdy ma swój własny pokój i jest w swoim pomieszczeniu. Także brakuje dzieciom takiego wsparcia, takiego jakiegoś wsparcia, takiej stymulacji polisensorycznej, stymulacji związanej z byciem z drugim człowiekiem, z rozwiązywaniem różnych sytuacji kryzysowych. I ze względu na to, że brak jest tych doświadczeń, dzieci po prostu nie potrafią już potem nawet same sobie pomóc. Dlatego, że nie mają narzędzi. Nie mają narzędzi, a narzędziem jest drugi człowiek. Kryzysy związane z nim, kłótnie, nawet jakieś małe pobicia. To jest wszystko rozwojowe, bo to wszystko uczy człowieka, jak sobie poradzić w tej trudnej sytuacji. Poza tym upadło tak zwane wsparcie rówieśnicze. Dzieci są izolowane, nie mają przyjaciół, nie mają znajomych. Jeżeli mają, to jest wszystko gdzieś tam w świecie wirtualnym, natomiast nie w świecie rzeczywistym. I potem, jeżeli już wejdą w ten świat rzeczywisty, wejdą w jakiś kryzys czy w jakąś kłótnię, nie potrafią sobie poradzić. Tutaj po prostu powstaje depresja, dlatego że dziecko nie ma narzędzi do tego, żeby samo sobie pomóc, żeby sobie pomóc w relacji z rówieśnikami. Zaczyna się zamykać, zaczyna popadać w taką autodestrukcję, i w końcu izoluje się zupełnie od świata i od siebie nawet. Wspomniała Pani o tym, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy jeszcze przed programem, o tej pułapce nowoczesności, tak. Czyli te zdobycze techniki, które z jednej strony sprzyjają rozwojowi wiedzy, nauki, wiemy dużo więcej o człowieku, a z drugiej strony młody człowiek, który korzysta z tych wszystkich zdobyczy, zostaje wtłoczony w pewien schemat, a nie da się tego zrobić tak naprawdę. Ja bym nie demonizowała tych zdobyczy nowoczesności. Ze zdobyczy nowoczesności możemy również korzystać. I wiele zależy od tego, jak rodzice będą z tego korzystać. Profesor Cierpiałkowska mówi o orientacji, mówi o tych relacjach rodzic-dziecko, dorosłe dziecko w trzech obszarach. Jedna to jest orientacja na przyszłość, że właściwie zorientowanie na przyszłość to jest, dziecko jest najważniejsze. Ono jest na pierwszym miejscu, ono kształtuje życie rodzinne. I to jest zaburzona równowaga w rodzinie. Orientacja na przeszłość to z kolei rodzice uważają, że w związku z tym, że dłużej żyją, są autorytetami i ich zdanie jest najważniejsze. I często w relacji z dzieckiem mówią o tym, że właściwie to, co on powiedział, jest najważniejsze, ma doświadczenie i tak ma być, jak on mówi. Natomiast jest taki obszar takiej współpracy, kooperacji tu i teraz, kiedy po prostu rodzic korzysta z tego, co dziecko wie. Oni bardzo dużo wiedzą. Od najwcześniejszych lat, bo najwcześniej rozpoznają emocje, szybciej, powiedziałabym, zdobywają wiedzę, bo po prostu ich mózg jest bardzo plastyczny, są kreatywne. Rodzice potrafią z nich korzystać, również dzieci potrafią korzystać z rodziców. Dzieci, które są pytane przez rodziców o zdanie, są słuchane, chętnie korzystają z tego, co mówi rodzic.
prawda, że zawsze będą konflikty. One muszą być, dlatego że jest konflikt pokoleniowy też. Ale łatwiej jest, jeżeli potrafimy z nimi o tym rozmawiać i na przykład można też wykorzystywać te nowoczesne zdobycze, można wykorzystywać do rozmowy. Dziecko może pokazać w telefonie, czego słucha, jak z niego korzysta, może też nauczyć czegoś rodzica w komputerze i vice versa. Ja bardzo może nie pracuję z dziećmi, ale lubię pracować z młodymi ludźmi, bo ja od nich najwięcej się uczę. I oni ode mnie, oczywiście, pod warunkiem, że ich traktuję jak partnerów. Natomiast też, chroni mnie przed różnymi, chroni albo pomaga w różnych kryzysach, które też doświadczam jako osoba pomagająca. Kryzysach związanych, nie wiem, z przemijaniem, kryzysach związanych z doświadczaniem. No i to jest bardzo ważne. Także ja bym zachęcała rodziców do korzystania, uczenia się korzystania z wiedzy swoich dzieci. Takie główne czynniki to jednak osamotnienie, izolowanie się od rówieśników, ale też odrzucenie przez rówieśników, bo dzieci potrafią być też bezwzględne wobec swoich rówieśników i różne kryzysy, które są w rodzinie, kryzysy też między małżonkami, czy jakieś problemy zdrowotne. O dzieciach często mówimy, że są żeby dziecko jest agresywne. I często jak poznamy, co się dzieje w tej rodzinie, to okazuje się, że to dziecko boi się. Boi się o rodzica, bo rodzic choruje, boi się o rodziców, którzy nie wiedzą, co się pomiędzy nimi dzieje. To, co zauważamy w Centrum Rozwoju Rodziny, prowadzimy kawiarenki dla rodziców. Takie co dwutygodniowe spotkania, różne tematyczne. Zresztą również temat depresji u dzieci i młodzieży jest jednym z tematów. Natomiast to, co zauważamy, o czym właśnie mówiła też pani dyrektor, i tej elektroniki, tych trudności związanych z elektroniką, to brak takich zasad panujących w rodzinie, dotyczącej właśnie funkcjonowania całej rodziny właśnie z różnych systemów elektronicznych, czy to są telefony, czy to są gry komputerowe, czy różne inne działania. I rodzice często zgłaszają się, jak to nazywamy, zmęczeni rodzice, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. Rzeczywiście dzieci już nie chcą z nimi rozmawiać i to już te pierwsze symptomy depresji są zauważalne. Natomiast często wynika to z tego, że nie ustaliliśmy z dziećmi wspólnie tych zasad właśnie korzystania. Bo tak jak mówiła pani dyrektor i tutaj pani Ludmiła, to jest wszystko dla dzieci, dla ludzi i to jest korzystne. Natomiast ważne, żeby rodzice właśnie byli w stanie ustalić te zasady panujące w rodzinie, ale wraz z dziećmi. Żeby to nie było autorytarne, że ustalamy, że w tym i w tym dniu tylko korzystamy. Ustalmy to z dzieckiem. Jak się okazuje tutaj na naszych spotkaniach z rodzinami, jest to możliwe. Jak się okazuje, kiedy robimy to wspólnie z dziećmi, dzieci tego przestrzegają chętniej, ponieważ same tego też doświadczyły, tego wyboru. Więc myślę, że jak najbardziej korzystajmy, natomiast te ustalenia wspólne, rodzinne, dla komfortu całej rodziny są bardzo ważne, dlatego że będziemy w stanie również w cudzysłowie wyegzekwować to od dzieci, dlatego że tak ustaliliśmy. Dzieci też uczą się pewnej odpowiedzialności za to, co mówią i tego, że są decyzyjne. I od najmłodszych lat, kiedy tego doświadczają, doświadczają tego też w różnych innych aspektach swojego życia, więc korzystnie wpływa to na nich wszystkich. Więc myślę, że te relacje rodzinne, o czym mówią tutaj koleżanki, i zasady panujące w domu, tak jak mówiłam, dla komfortu wszystkich członków rodziny są bardzo ważne i zdecydowanie na pewno pomoc zewnętrzna powinna być w ostateczności, a farmakologiczna absolutnie w ostateczności. My często w rodzinach potrafimy sobie z tym sami poradzić. Przy delikatnym wsparciu, wskazówka ze strony specjalistów, potrafimy samodzielnie pomóc dzieciom, właśnie nawiązując te relacje, współpracując z dziećmi, traktując je właśnie po partnersku, o czym mówiła pani dyrektor, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli dzieci czują się dobrze w domu, jeżeli mogą mówić to, co myślą, jeżeli mogą coś ustalać i mają na to wpływ, to też się chętnie do tego stosują i te trudności późniejsze po prostu nie nadchodzą.
wzmocnione zostały zasady, a ja sobie pomyślałam o znaczeniu modelowania. I często myślę, że ważne, żeby rodzice sami zastanowili się, na ile są autentyczni w relacjach ze swoim dzieckiem. O tym mówi i Bandura, mówi o tym autor teorii społecznego uczenia się, mówi o znaczeniu właśnie modelowania, a Rogers podkreśla znaczenie empatii i autentyczności i też naturalności. Ja to obserwuję też w relacji terapeutycznej. To zaburzenie kontroli u dzieci doprowadza do tego, że tworzą się takie ekstremalne jednostki, albo pasywne, albo bezradne. I nie jednostka, która potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, tylko staje się albo jednostką właśnie taką bezradną, czyli staje się ofiarą grupy. I wtedy też mamy problem, bo dziecko jest kozłem ofiarnym i trzeba pomagać dziecku, ale przede wszystkim trzeba pomóc rodzinie i całej społeczności klasowej na przykład. Natomiast ta jednostka druga, ta pasywna, chce zarządzać. To jest jednostka, która chce mieć nad wszystkim kontrolę. To jest dziecko, które chce być najlepsze, które chce być widoczne. I te jednostki też mają problem. Bo prędzej czy później się po prostu wypalą. Nie dadzą sobie potem rady. No i też im trzeba będzie potem pomagać. Także mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o naszych pacjentów, to mamy właśnie te jednostki ekstremalne. Czyli mamy tych pasywnych i tych właśnie, które są ofiarami. Te najlepsze uczennice, które do nas przychodzą, które mają same piątki i szóstki i wymagają naprawdę ogromnej w tej chwili pomocy. No i ci, którzy są ofiarami, też potrzebują w tej chwili pomocy. Także dobrze jest wychowywać takie dziecko, które jest gdzieś po środku, że trochę potrafi powalczyć o siebie, ale zarazem potrafi i powiedzieć dziękuję i przepraszam, i ulec pewnym wzorcom, i być w tej grupie. Także rodzice mają naprawdę w tej chwili trudny orzech do zniesienia, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Jeżeli chodzi też o te trudne emocje, to jeżeli dorośli sobie nie będą potrafili z nimi poradzić, to nie będą sobie potrafiły też poradzić z tymi emocjami ich dzieci. Jeżeli dzieci obserwują taki model, wzorzec w domu tego, jak sobie rodzice z tym radzą, to wychodzą z takim pewnym schematem, no i niekoniecznie zawsze dobrym, nie zawsze to idzie w dobrym kierunku. Odrobina tajemnicy zawsze jest wskazana, ale musimy być przy tym dziecku, wspierać, usiąść na chwilę, jak nie chce rozmawiać, przyjmować to, jak będziesz gotowy, jestem otwarty na to, żeby z tobą porozmawiać. Czyli po prostu też szanować to, że dziecko stawia jakieś tam granice. Czasem to wystarczy 10 minut. I dziennie, żeby po prostu wspólnie usiąść. Jak już nie mamy czasu na wspólny posiłek, to żeby przynajmniej usiąść na tapczanie i spytać, co u ciebie, niekoniecznie tylko i wyłącznie o naukę, chociaż to jest najprostsze pytanie. Jeżeli chodzi jeszcze tak o te emocje właśnie, kreujemy w tej chwili dorośli najczęściej, bo jak rozmawiam z dorosłymi, to oni o tym mówią. Po co mi jakieś emocje? Dlaczego pani o tym w ogóle mówi? Ja muszę myśleć, ja muszę działać, ja muszę odtwarzać, ja muszę zdobywać i tak dalej. Ja nie będę swoich dzieci uczył, co to są emocje, co to jest radość, smutek. Niech sobie tu przeżyją i tyle. Prawda? Nie ma rozmowy na ten temat. Rodzic czasami jest, nawet na twarzy nie potrafi pokazać emocji, którą w tej chwili przeżywa. Głęboko ją skrywa. I także potem się okazuje, że nie tylko dzieci w rodzinie mają emocje. Takie właśnie nieprzepracowane, takie gdzieś tam zamrożone, ale również rodzice. I to jest potem bardzo trudna praca z całym jakby układem rodzinnym, żeby właśnie te emocje pokazać, żeby zacząć być takim autentycznym. I dlaczego się rodzi depresja właśnie u niektórych dzieci? Jest to też taka reakcja dziecka na ten ból emocjonalny, który dziecko przeżywa, na to udawanie w rodzinie. Na to jakby takie pokazywanie tylko myśli, logicznego myślenia, działania, natomiast emocje muszą być głęboko skryte. I to udawanie zaczyna dzieci przerażać. One prędzej czy później po prostu tak jak jakiś balon pękną i pokażą rodzicom, że patrzcie na mnie, ja cierpię, zaraz mi próbujcie pomóc. A to pomaganie jest potem bardzo trudne. Czyli lepiej zapobiegać, tak jak pani dyrektor to mówi, lepiej motywować,
lepiej być dobrym wzorem, lepiej pokazać te emocje. Różne, one są wszystkie nam potrzebne. Mamy prawo się bać, mamy prawo krzyczeć, mamy prawo przeżywać agresję, jeżeli coś nam nie wychodzi, strach, ale mamy też prawo przeżywać radość, przeżywać innego rodzaju też emocje. Wszystkie są potrzebne. Nie można ich zamrażać, bo zamrożenie po prostu emocji da nam ogromny problem na następne, na całe życie. Dziecko pokazuje lęk, samotność, smutek, ale tam się kryją pokłady złości. A my nie pozwalamy dzieciom się złościć. Dziecko, które się złości, często jest karane, ponosi konsekwencje. I bardzo ważne jest, żeby dopuszczać złość tego dziecka, umieć ją przyjąć. I zanim zareagujemy, to czasem warto ochłonąć i dopiero wrócić do rozmowy. Ja to też obserwuję w terapii, że uczucia, które pacjent skrywał, które tutaj zostało przed chwilą powiedziane, one go przerażają. I to, że ja potrafię te uczucia przyjąć, to jest dla niego ważna informacja, bo on jest przekonany, że jego uczucia zabijają. A on doświadcza kontaktu z osobą, jednocześnie dostaje wsparcie, że uczucia jego są dopuszczalne, nie zabijają. I lepiej, żeby to czasem powiedział w kontakcie ze mną, niż w kontakcie z rodzicem, do którego ma pretensje. Bo rodzic może mieć trudności z przyjęciem złości swojego dziecka. My też z tym radzeniem z złości mamy takie doświadczenia z opowieści rodziców i to też takie działania, które nie ułatwiają dzieciom, a właśnie wręcz powodują to osamotnienie. Często mówią, co robicie, jak dziecko się złości? Jakie są wasze pierwsze reakcje? No ma iść do pokoju, przemyśleć to, co zrobił. No więc tutaj zapytamy mamy, a czy panią odsyła mąż do pokoju, jak się pani zezłości, żeby pani przemyślała swoje zachowanie? Więc też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że my sami czasem wpędzamy te dzieci w tą depresję, bo odsyłając je do pokoju, kiedy właśnie one są złe, nie potrafią sobie poradzić z emocjami i za te emocje są karane, prosimy, żeby przemyśleli, czy tak samo zachowaliby się wobec małżonka. Więc traktujmy te nasze dzieci tak jak siebie. Jeżeli wyrażają złość, to tak jak jest z mężem czy z żoną, kiedy jesteśmy podirytowani, rozmawiamy. Próbujemy rozwiązać sytuację, więc nie wysyłajmy dziecka do pokoju, tylko znowu z nim porozmawiajmy, rozwiążmy sytuację. Traktujmy się tak wzajemnie, bardzo sprawiedliwie, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy. Natomiast to odsyłanie dziecka do pokoju, czy gdzieś zostawianie go, żeby sobie przemyślał swoje złe zachowanie, jak czasem słyszymy, no powoduje właśnie, jeżeli chodzi zwłaszcza o nastolatków, taki pomysł, że no skoro i tak nikt ze mną nie rozmawia, jestem sam, no to już będę sam i już pozostanę sam. I to właśnie te pierwsze takie zdania, które słyszymy czasem od nastolatków, że oni już nie chcą rozmawiać z rodzicami, bo oni tak muszą iść do pokoju i nikt z nimi nie rozmawia, tylko muszą sami przemyśleć swoje zachowanie, a nad czym mają tam myśleć w tym pokoju. Jak same nie potrafią sobie z tymi emocjami poradzić, nie potrafią czasem nawet ich nazwać, bo nikt ich tego wcześniej nie nauczył. Czasem też trzeba powiedzieć głośno, słuchaj, ja też potrzebuję czasu, żeby się zastanowić, co się dzieje. Potrzebujemy obydwoje, żeby ochłonąć. Tylko i nawet jak ono sobie posiedzi tam samo, okej, tylko żebyśmy umieli powiedzieć, ja do ciebie wrócę. I żebyśmy umieli wrócić. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć na temat depresji u dzieci, którą też zauważyłam, pracując z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Taką prawidłowość zauważyłam, że każdy z nas przeżywa pewien kryzys związany z rozwojem. Trzylatek kończy całe to dzieciństwo pieluszkowe, idzie do przedszkola. Tu jest strata. Strata mamusi, strata ciepła, strata komfortu, w którym żyje. I to dziecko bardzo to przeżywa. Jak mama i tato dobrze będą reagować, to będzie trwało 2 tygodnie. I dziecko się zasymiluje z tym nowym środowiskiem i będzie okej, prawda? Jeżeli matka będzie cierpiała, jeżeli matka nie pozwoli mu odejść do tego przedszkola, to dziecko będzie chorowało, ciągle się z mamą wiązało i ten kryzys będzie trwał długo, matka będzie cierpiała i cały układ rodzinny będzie cierpiał, bo dziecko sobie nie daje rady w przedszkolu, prawda?
Potem przychodzi ten kryzys, kiedy dziecko przychodzi do szkoły. Tutaj tak samo jest. To jest też strata. Strata tego dzieciństwa, tej beztroski. Tu się zaczynają obowiązki. No i też, jeżeli rodzic dobrze przygotuje dziecko do szkoły, do obowiązków, do tej pracy, do tej systematyczności, nie ma problemów. Dziecko sobie poradzi. Ale to dobrze, że pani na to zwróciła uwagę. Jeszcze jest jeden tak jakby taka, właśnie teraz to, co obserwuję, to jest 8 klasa. Nikt tego nie było. To było naturalne przejście do szkoły średniej, gdzie dzieci miały zdobyć zawód, albo dalej się uczyć się w liceach ogólnokształcących, potem iść na studia, prawda? Teraz 8 klasa, przychodzi do nas mnóstwo pacjentów, bo ich rejestrujemy i widzimy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o tą młodzież, która do nas przychodzi, to możemy powiedzieć, 70% to są byli ósmoklasiści, którzy są w pierwszej klasie liceum albo technikum, którzy sobie nie radzą i w ciągu teraz tych 3 miesięcy już zmienili jeszcze tą szkołę na przykład. Bo tam mnie nie zaakceptowali, bo tego zawodu nie chciałem, bo tam nie chciałem pójść. Dziecko przeżywa ogromny kryzys. Kryzys wyboru, kryzys radzenia sobie już samodzielnie w pewnych sytuacjach. Dziecko nie potrafi się odnaleźć. Dziecko nie wie, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi, ze stratami, z stratą koleżanek, które miały gdzieś tam w 8 klasie i się z nimi bardzo dobrze kontaktowała, a teraz one już poszły zupełnie do innych szkół i już ten kontakt się urywa. Dziecko przeżywa rodzaj żałoby i też nie ma nikogo przy tym dziecku. I nie radzi sobie z tą emocją właśnie straty, tej żałoby po tamtej szkole i zaczyna wpadać w taką małą przestrzeń takiego smutku, samotności, osamotnienia. No i zaczyna być pacjentem naszych tutaj różnych instytucji, prawda? A to też tak nie powinno być. I potem jest ostatni kryzys, z którym ja też się w tej chwili zmagam. To jest kryzys po studiach, gdzie ludzie muszą wejść w życie dorosłych. Muszą podejmować pracę, radzić sobie już z wyzwaniami życiowymi. Może zakładać jakieś rodziny, jakieś związki. I tu się okazuje, że mam bardzo dużo pacjentów, którzy na przykład 2 tygodnie po obronie pracy magisterskiej wpadli w różnego rodzaju depresję. Nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy, nie potrafią żyć, nie potrafią poradzić sobie z kryzysami. Rodzice też powinni wiedzieć, że są takie kryzysy w życiu, bo to są kryzysy dla dzieci, tak? I właśnie wspomagać, właśnie jakby pomagać im przejść przez to wszystko, pokazać tu miłość ojcowską, miłość matczyną. Niech idzie mama razem z tą córką, niech idzie syn razem z ojcem, a myśmy się wszyscy poizolowali. Przychodzi potem do nas i my musimy pomagać. Kończąc ten temat, my dzisiaj rozmawiamy w takim miejscu, do którego przychodzą rodziny i poszukują odpowiedzi na pytanie, jak poprawić, jak budować relacje ze swoimi dziećmi, jak wspierać dzieci z depresją, jak to tutaj u Was w Waszym ośrodku funkcjonuje. To, co tak najbardziej jest widoczne, to o czym wspomniałam, na naszych kawiarenkach dla rodziców, bo na kawiarenki zgłaszają się rodzice, zwłaszcza dzieci właśnie, z którymi, jak mówią, mają problemy. I te problemy wynikają najczęściej właśnie z braku takich relacji rodzinnych, z braku takich, jak już wspomniałam, zasad, które panują w domu dla komfortu każdego członka rodziny. To, co możemy zrobić dla rodzin, to właśnie rozmawiać, pokazywać, jak te relacje czasem zbudować, bo na czasem już z nastolatkami są naprawdę na ostatnich więzach. Więc to, co mówią koleżanki, uwrażliwiamy, rozmawiamy, ale rozmawiamy w taki sposób, że rodzice sami wiedzą, sami mówią, no tak, ja to wiem. Natomiast to, co ważne, to żeby wiedzieli, że mogą szukać pomocy, że jest w Zabrzu taki coś jak Centrum Rozwoju Rodziny, że oprócz prowadzonych kawiarenek dla rodziców mamy też spotkania indywidualne, poradnictwo rodzinne, którym możemy wesprzeć, możemy rozmawiać, możemy też zdiagnozować, czy jest to już depresja, czy jednak jeszcze są to takie słabsze więzy rodzinne, które możemy budować. I to, co rodzice mówią po cyklu, bo kawiarenki to już 3. rok, kiedy trwają, to rzeczywiście to, o czym mówiła pani dyrektor, nawet drobne zmiany w funkcjonowaniu rodziny powodują czasem spektakularne efekty. Więc myślę, że to poczucie, że jest wsparcie w Zabrzu, bo trzeba też powiedzieć, że my jesteśmy jedyną jednostką w Polsce taką, która właśnie wspiera rodziny, która prowadzi poradnictwo rodzinne, że jest takie miejsce, można przyjść, można po prostu porozmawiać przy kawie czy herbacie i to nie jest żadna sesja terapeutyczna. Można zapytać,
można uzyskać wsparcie również terapeutów. Więc myślę, że to poczucie, że jesteśmy, to poczucie, że możemy wesprzeć, że możemy porozmawiać, że możemy pokazać, czy powiedzieć, czy bardziej właściwie uzmysłowić i przypomnieć na przykład te relacje, które mieli rodzice z dziećmi, jak były małe. Żebyśmy sobie je przypomnieli i żebyśmy te dzieci tak samo traktowali i tyle samo czasu im poświęcali, jak były na przykład w przedszkolu. Bo one, mimo że mają lat 14, to potrzebują nas tak samo albo jeszcze bardziej. I myślę, że takie uzmysławianie rodzicom, przypomnienie im tych relacji bardzo dużo daje, bo oni sami już później często wiedzą, co mają robić. Natomiast to przypomnienie, takie zatrzymanie się, o czym mówiła pani dyrektor, na chwilkę zatrzymanie się i rodzice mówią, bo przecież to jest takie proste, więc to nie są takie bardzo wyszukane czy nadzwyczajne porady. To często są takie przypomnienia rodzicom i oni doskonale wiedzą już później, co mają robić. Przypomnienie jednego, Madziu. Co to jest szczęście człowieka? Dzieci szczęśliwe, rodzice szczęśliwi, wszystko jest wtedy w porządku i rodzina szczęśliwa, prawda? Czyli najczęściej nasze terapie tak wyglądają, że po prostu próbujemy dojść do tego celu. Być szczęśliwym człowiekiem. Co to znaczy? Tak. Niezależnie od tego, czy mamy pandemię, czy nie, czujemy się szczęśliwi. Albo nawet z tymi kryzysami właśnie, bo kryzysy przecież mamy zawsze i zawsze nas będą czekały i to jest część życia. Więc my musimy też pamiętać o tym, że kryzys jest częścią życia. Natomiast to, jak my sobie z tym poradzimy, jak my ten kryzys przyjmiemy, co my z tym kryzysem zrobimy, zależy od nas jako od dorosłych. I my powinniśmy jako dorośli, jako rodzice sobie pokazać dzieciom, że to jest część życia. Tak jest, trzeba to pokonać, ale jeżeli jesteśmy razem, jeżeli te relacje mamy dobrze ułożone, jeżeli nam wspólnie jest ze sobą razem, to my te kryzysy wszystkie pokonamy. I tak samo jest z depresją. Ja dziękuję paniom bardzo za rozmowę.